rozważam go jako następny motocykl. Silnik dwucylindrowy CP2, spalanie 5,2 litra na 100 km. Kultura pracy silnika, no co tu dużo mówić, bardzo dobra. Zauważyłem, jak działa skrzynia i jest ona po prostu super precyzyjna. Że działa jakby z małym opóźnieniem lub delikatnie słabiej, czy nawet ten seryjny od 4-5 tysięcy obrotów brzmiał naprawdę ładnie. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. No i stało się, tyle o tym mówiłem, tyle razy podkreślałem, że chciałbym zrobić jazdę próbną tym motocyklem. Że rozważam go jako następny motocykl, gdybym miał zmienić fazera. Ale jeżeli miałbym zmieniać tego jednego fazera na jakiś inny, to byłoby to na przykład MT-07. W końcu stało się, zasiadłem za sterami Yamahy MT-07, nówka funka z salonu. Tak przy okazji chciałbym bardzo podziękować Baltic Motors z Gdańska za udostępnienie mi tego motocykla do jazdy. Muszę Wam powiedzieć, że sam user experience, jeżeli chodzi o procedurę wypożyczenia do jazdy tego motocykla, oceniam na 10 na 10. Biorąc pod uwagę, z jakim poziomem obsługi zdarzyło mi się ostatnio spotkać... Nie mamy pańskiego płaszcza? I co pan nam zrobi? To ekipa Baltic Motors z Gdańska, no naprawdę miłe zaskoczenie, wszystko szybko, wszystko prosto, ciach, pach, kluczyki wydane i miłej jazdy życzymy. Dzięki panowie. A teraz przejdźmy do samego motocykla. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zawsze możecie sobie obejrzeć film, który tutaj macie podlinkowany w karcie u góry, jak również znajdziecie go na kanale, w którym to podawałem suche dane na temat tego motocykla. Z racji tego, że nie wszyscy mogli to widzieć, to ten film zaczniemy od specyfikacji technicznej. Takie technikalia postaram się załatwić szybko, ale nie obiecuję, że ten film będzie krótki, ponieważ mam całkiem sporo przemyśleń co do jazdy tym motocyklem, dlatego zostańcie do końca. A więc zaczynamy. Jak można się doczytać w internetach, Yamaha MT-07 pojawiła się na rynku w 2014 roku i w zasadzie od samego początku stała się niekwestionowanym bestsellerem Yamahy. Mały, niedrogi, miejski pomykacz z sercem może nie lwa, ale jakiegoś większego kota idealnie wpasował się w gusta miejskich Ghost Riderów. Na dzień dzisiejszy za kwotę około 35 tysięcy złotych otrzymujemy 184 kg czystego mięcha w pięknym opakowaniu. Oczywiście na mokro. Silnik, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Dwucylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą silnik CP2 o pojemności 689 cm sześciennych dysponuje mocą około 74 koni mechanicznych i 67 Nm momentu obrotowego. Waga tej bestii to, jak wcześniej wspomniałem, 184 kg na mokro, skrzynia biegów jest sześciobiegowa, a spalanie podane przez producenta to około 4,2 litra na 100 km. I żeby nie robić zbytniego chaosu, ani dwa razy nie mówić o tym samym, to dodam tylko, że średnie spalanie na Sprint Monitor wynosi około 4,03 litra na 100 km. Jednak spalanie zapisane w komputerze i z tego co rozumiem za dystans około 1500 km wynosi około 5,2 litra na 100 km. Tak więc jest drobna rozbieżność, ale trzeba zauważyć pewną rzecz. Spalanie podane przez producenta to jedno. Spalanie podane na Sprint Monitor to spalanie faktyczne użytkowników tego motocykla w normalnej jeździe. A spalanie tego konkretnego egzemplarza to spalanie motocykla testowego, a więc trzeba wziąć pod uwagę, że większość użytkowników tej maszyny zapewne nie oszczędzała jej, biorąc na jazdę próbną. Ja nie jestem typem wariata, co szaleje takim motocyklem wypożyczonym, ale też mój wkład w to spalanie dało na pewno to, że jeździłem ciągle w korkach. No i parę razy zdarzyło mi się gwałtowniej przyspieszyć. Na szczęście pojemność zbiornika paliwa to około 14 litrów, więc nawet zakładając te spalanie na poziomie 4,5 litra na 100 km, możemy spokojnie od tankowania do tankowania przejechać te 250-300 km. Przednie koło to opona o wymiarach 120x70x17, a dodatkowo jest hamulec dwutarczowy hydrauliczny o średnicy 298 mm. Z tyłu z kolei to opona 180x55x17 i mamy tutaj jedną tarczę o średnicy 245 mm. Oświetlenie. Spotkałem się z ksywką Cyklop, rzuconą w stronę tego motocykla właśnie przez jego przednią lampę, ale muszę Wam powiedzieć, że na żywo prezentuje to się naprawdę ładnie. Przednie światła mijania, jak i drogowe, to są LEDy. Niestety nie miałem okazji ich przetestować w nocy, ale jadąc nawet za dnia w tunelu podziemnym świeciły bardzo ładnie.
Tylna lampa wygląda również atrakcyjnie, ma bardzo zadziorny wygląd. Jedyne co, to te kierunki LED-owe. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak to by były zwykłe żarówki, ale chyba przez to, że nie są one dynamiczne, nie podświetlają się, nie mają tego przejścia jak te takie Chińczyki. Motocykl oprócz świateł mijania ma również światła do jazdy dziennej, które dodają charakteru przedniej czaszy. Bez kozery powiem Wam, że naprawdę przypadło mi to do gustu. Wydech. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj wsadzony jakiś akcesoryjny wydech, ale już nawet ten seryjny od 4-5 tysięcy obrotów brzmiał naprawdę ładnie. Powiem Wam, że dźwięk tego dwucylindrowca jest naprawdę kosmiczny. Gdyby tutaj dołożyć dowolny akcesoryjny wydech, to rezultat musi być piorunujący. Już nawet teraz, kiedy jechałem przez miasto i nagle przyspieszałem, zauważałem, że ludzie się oglądali za motocyklem. I wiem, co sobie teraz myślicie. Masz fazera, który brzmi jak szlifierka, a jarasz się zgoła inną konstrukcją motocykla, która brzmi jak pierdziawka? No tak, ale pamiętajcie, że przed fazerem miałem Kawasaki ER5 z akcesoryjnym wydechem Monty i który miał właśnie takie pierdzące brzmienie. I to bardzo mi się podobało. I to jest chyba pierwsza i bardzo kluczowa rzecz, która mnie urzekła w tym motocyklu. Kiedy pierwszy raz go zobaczyłem na żywo, kiedy pierwszy raz go usłyszałem i obejrzałem o nim film w internecie. Dźwięk wydechu. Nie ma co, R1 w wysokich partiach obrotowych ma piękny dźwięk, ale to co mi się bardzo podoba to właśnie to pierdzenie takiego dwucylindrowego potworka. Lekko odkręcasz na postoju do tych 3-4 tysięcy obrotów i słyszysz ten warkot z tyłu, coś pięknego. Macie małą próbkę tego jak to brzmi w seryjnym wydechu. Uwierzcie mi, to nagranie nawet w połowie nie oddaje tego, jak brzmi w rzeczywistości. A podkreślam, to seryjny wydech. Wygląd. Na temat wyglądu nie powinienem za dużo Wam mówić, bo jak motocykl wygląda, to chyba każdy widzi. Przez to, że waży 184 kg, a nie ponad 220, to ja czułem się jakbym naprawdę miał pod sobą coś leciutkiego. Na fazerze czuć tą masę, jego przechyły, ciężar prowadzenia, a tutaj nic. Leciutki jak piórko. Wielkościowo również wydaje się dużo mniejszy od fazera, a jednak jak spojrzeć na rozstaw osi czy ogólną szerokość i wysokość motocykla, to są naprawdę marginalne różnice paru centymetrów. Pozycja za kierownicą jest wygodna. Bez problemu sięgamy do wszystkich rzeczy w motocyklu. Kiedy chcemy rozstawić lusterko, to nie musimy się wychylać do przodu jak w fazerze, tylko po prostu wyciągamy rękę. Na kierownicy po prawej stronie znajdziecie przycisk włączania i wyłączania motocykla, jak również pokrętło do sterowania menu na komputerze. A sam komputer pokładowy jest bardzo czytelny. Jak widzicie teraz na nagraniu, kręcone jest to w pełnym słońcu, a mimo to jest pięknie widać. Na głównym ekranie ma on podstawowe funkcje, takie jak przebieg chwilowy, całych tras, średnie spalanie, temperatura, wskaźnik zapiętego biegu, prędkość, obroty silnika, wskaźnik paliwa i wskaźnik temperatury. Lewa strona kierownicy to już światła mijania i długie kierunkowskazy, światła awaryjne i miganie długimi oraz klakson, czyli takie standardowe oprzyrządowanie. Komputer pokładowy posiada jeszcze bardziej zaawansowane menu, które uruchamia się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego kółka do obsługi, ale to jest chyba nie czas i miejsce na to, abym to omawiał. Jeszcze tylko muszę powiedzieć drobne słowo na temat wyglądu tego motocykla, choć jak powszechnie wiadomo, z gustami jest jak z dupą, każdy ma swoją. Motocykl dostałem w kolorystyce czarnej, bez żadnych dodatków, tych jaskrawo-zielonych czy czerwonych i powiem Wam, że robi on piorunujące wrażenie. To jak skrojony jest ten motocykl, te kształty, ten zadziorny kuper, chodzi mi oczywiście o tył siedzenia, ta minimalistyczna przednia lampa, no motocykl wygląda jak dużo większa maszyna niż jest w rzeczywistości, a jednocześnie kiedy się na nim siedzi, to nie ma tego wrażenia, że jest się na większych maszynach, na wielkich, takich ciężkich, że się buja na boki, że czuć, że coś wielkiego mamy pod tyłkiem. Jeszcze długo mógłbym mówić na temat wyglądu tego motocykla, ale myślę, że tyle już wystarczy. Ci, co uważają, że jest to mała pierdziawka i bez litra nie podchodź, to i tak się nie przekonają, a ci, którym się spodobał, to już więcej zachwalania nie potrzebują. Wrażenia z jazdy. No i chyba teraz to, co najważniejsze w tym filmie, czyli jak się jeździ tym motocyklem.
Nie będę wam kłamał, że miałem go przez tydzień czasu, albo że przejechałem nim kilkaset kilometrów, co to to nie. Wypożyczyłem go na godzinę góra dwie, z czego prawie godzinę siedziałem i kręciłem dla was te przebitki. Kolejna godzina zeszła mi na jeździe po naszym pięknym i cudownie zakorkowanym Gdańsku. Tak więc zrobiłem, jak dobrze pamiętam, 20 km po Przymorzu, Żabiance i Sopocie i już trzeba było wracać i zdać z powrotem maszynę. Ale parę razy sobie przyspieszyłem, parę razy spod świateł ruszyłem, parę razy poprzeciskałem się między autami, jeździłem jakimiś wąskimi uliczkami i parę razy przejechałem się dwupasmówką. Czyli można by rzec, że jest to bardziej wartościowa jazda próbna, niż jakbym wjechał na obwodnicę tym motocyklem i pojechał z Gdyni do Pruszcza Gdańskiego i z powrotem nabijając pustych kilometrów. Bo co tu się dużo oszukiwać, moja jazda na motocyklu właśnie tak wygląda. W mieście z punktu A do B, z B do C i tak dalej, a więc pozycja na motocyklu bardzo wygodna. Muszę powiedzieć, że siedzenie wygląda na cieniutkie i twarde, a jest super komfortowe, naprawdę się nie spodziewałem. W Fazerku mam dużą, grubą kanapę, a tutaj jechało mi się niezwykle wygodnie. Jak już wcześniej wspomniałem, motocykl wygląda na duży, a jest bardzo poręczny. Bez problemu przeciskałem się między samochodami, bez problemu robiłem ciasne zakręty, zawracania czy przeprowadzanie ręczne motocykla. O, to wam powiem, że Fazera ciężko jest kilka metrów podprowadzić, aby na przykład go zawrócić na ciasnej drodze czy coś. Tutaj kompletnie nie ma tego problemu, motocykl prowadzi się jakby ważył połowę Fazera. Leciutki, zwrotny, no po prostu bajka. Kultura pracy silnika, no co tu dużo mówić, jak na dwucylindrowy motocykl bardzo dobra. Ale jeżeli, tak jak ja, ktoś porównuje do czterocylindrowego, to jest trochę inaczej. Trochę bardziej czuje się telepanie tego silnika, zwłaszcza przy ruszaniu i przy niskich obrotach. Ale z tego, co pamięć mnie nie myli, to w Kawasaki ER5 było dokładnie to samo. Właśnie ze względu na charakterystykę pracy tego silnika, po mieście dużo łatwiej jeździ się na niższych biegach i często łapałem się na tym, że na przykład 50 czy 60 km jechałem na trójce, a nieraz nawet na dwójce, gdzie w Fazerze spokojnie wbijam już piątkę. Oczywiście, Fazer ma 143 konie mechaniczne, ma ponad 100 Nm momentu obrotowego, więc jazda na tych 2000 obrotów i dodanie gazu wygląda zupełnie inaczej niż jazda MT-07, który ma 74 konie mechaniczne i 67 Nm momentu obrotowego. Tutaj trzeba zauważyć, że ten przedział obrotowy poniżej 3000 to jest tylko do ruszania do jedynki. A tak, trzeba się starać utrzymywać obroty powyżej tych 3000 i wtedy jazda jest i przyjemna, i dynamiczna, ale to chyba tak jak w większości mniejszych pojemności. Oczywiście nie chcę tu, żebyście teraz mówili, że 700 to mała pojemność. Oczywiście, że nie, ale porównując do litra, jest mniejsza. Jak dobrze pamiętam, to koleżanka, która jeździ R6, powiedziała mi coś podobnego, że jej R-kę to trzeba trzymać w górnym zakresie obrotów, aby chciała jechać, bo poniżej bodajże tych 5 czy 6 tysięcy obrotów, to jest ona po prostu zamulająca. Widoczność w lusterkach jest bardzo dobra, są one duże, łatwo się je ustawia i jak jechałem, to miałem wrażenie, że są szerzej rozstawione niż w Fazerze. Albo po prostu to takie wrażenie, bo naprawdę dobrze w nich wszystko było widać. Pierwsze minuty na tym motocyklu, kiedy musiałem wrzucać z dwójki na luz, wywoływały u mnie małą konsternację, gdyż nie mogłem w ten luz trafić. Ale kiedy już pojeździłem parę minut, to zauważyłem, jak działa skrzynia i jest ona po prostu super precyzyjna. Biegi wchodzą bez najmniejszego problemu, nie ma problemu ze znalezieniem luzu na postoju, ot to tylko kwestia była przyzwyczajenia się. Hamulec przedni działa bardzo dobrze, prawidłowo zatrzymuje motocykl. Tylnego mało co używałem, ale z przyzwyczajenia parę razy próbowałem i miałem wrażenie, że działa jakby z małym opóźnieniem lub delikatnie słabiej niż powinien przy takim wciśnięciu. No ale maszyna wyposażona jest w ABS, więc nie ma strachu przed gwałtownym hamowaniem. To co udało mi się zauważyć przez te kilometry, które przejechałem MT-07 to to, że często uruchamiała się dmuchawa silnika, a nie było jakoś super gorąco. Aby zobaczyć, czy mi się czasem coś nie przewidziało, w drodze powrotnej zwracałem uwagę na to w Fazerze i muszę wam powiedzieć, że przez całą drogę powrotną tylko raz włączyła mi się dmuchawa. No cóż, co silnik to inna konstrukcja, widać tak ma być. Może jeszcze tylko małe sprostowanie, w MT-07 często załączała się dmuchawa, a mimo to od silnika nie czuć było tego gorąca. Za to w moim Fazerku dmuchawa załącza się rzadko, ale od silnika bije gorąco jak z pieca, a wierzcie mi na słowo, czuć to przez motocyklowe spodnie i nie jest to nic przyjemnego. Może tak pomału kończąc już mój ten przydługi wywód, powiem wam, że kiedy wypożyczałem ten motocykl, oczywiście był stres, że coś się stanie, jakby nie patrzeć, nie jest to moja maszyna
i każde jej uszkodzenie mogłoby mieć dla mnie jakieś negatywne konsekwencje finansowe. Ale kiedy zbliżałem się już, aby zdać motocykl w Baltic Motors, to czułem smutek i niedosyt, gdyż bardzo spodobała mi się jazda tą maszyną. Mimo lekko ambiwalentnego stosunku co do kultury pracy tego silnika, jest to maszyna, którą na pewno będę brał pod uwagę, jeżeli będę zmieniał swojego fazera. Bo tak jak mówię, może kwestia odczuć kultury pracy silnika CP2 jest kwestią przyzwyczajenia się do tego, jakby nie patrzeć od kilku ładnych lat jeżdżę fazerem, który bardzo gładko pracuje nawet w niskim zakresie obrotowym, ale wiadomo, duży czterocylindrowy silnik chodzi gładko. Jedno postanowienie, które zrobiłem sobie zdając ten motocykl i wracając do domu, to to, że jak nadejdzie czas zmiany motocykla, to czeka mnie jeszcze jedna jazda na pewno, próbna, MT-09, aby mieć takie ładne porównanie tego, jak się jeździ tym motocyklem, a jak odrobinę większym. I tak, wiem, że MT-09 to już trzycylindrowa jednostka, więc będzie ona bardziej chodziła jak taka szlifierka. Dla mnie jednak jej największą wadą, i proszę teraz się nie śmiać, bo wiem, że wielu z Was będzie śmiało albo pukało w czoło, ale jej największą wadą jest to, że ma prawie 120 koni mechanicznych mocy, czyli zaledwie 20 mniej jak mój fazerek. A ja właśnie szukałbym teraz czegoś poniżej setki, aby można było posłuchać tego silnika również w jeździe miejskiej. Bo tak jak już wspomniałem nie raz, nie jestem młodym gniewnym, co odkręca jedynkę, dwójkę i trójkę do oporu w motocyklu. Bo w takim fazerze, najzwyczajniej w świecie, nie ma gdzie, jak on na pierwszym biegu setkę leci. Jeżeli miałbym to bardziej uprościć, to chciałbym móc więcej odkręcać manetkę, ale mieszcząc się w dozwolonych prędkościach. Dlatego MT-07, jego 74 konie mechaniczne, w zupełności wystarczyłyby mi do jazdy po mieście, a i spokojnie mógłbym na trochę wyższych obrotach jeździć sobie, niż w takim fazerze. Tak więc na pewno czeka mnie jeszcze jazda MT-09, gdyż pozwoli ona mi sprawdzić, czy przypadkiem moje zauroczenie MT-07 nie przerodzi się w pełną miłość, lub dobitnie zrozumiem, że to było po prostu chwilowe zauroczenie. No i to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, subskrybować kanał. Szerokości na drodze. Na razie, cześć!